Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted, ten stary Most Wanted. Zapraszam was na kolejne granie w tej grze. I tak, od razu jestem w salonie tuningowym. W ogóle zauważyłem, że tu jest Jimmy Gringo, Asian Imports. Jakiś taki ten, nie? To jest chyba jakiś plakat. Tutaj mamy nowy silnik do zamontowania. Mówicie mi w komentarzach, że jedni mówią, żebym nie gadał o Wordzie, drudzy mówią, żebym mówił o Wordzie. Ja nie wiem, co mam teraz robić, do cholery. Tutaj jeszcze mam skrzynię zablokowaną, ale silnik kupiłem nowy, teraz ten samochód powinien inaczej brzmieć. Aha, i jeszcze ktoś pisał, że on zmienił kolor felg. Jedni mówią, że na czarno, drudzy, żebym powrócił takie, jakie były. No i też w sumie nie jest co zrobić. Czy zostawić? Nie, no fioletowe może tak nie fajnie zresztą wyglądają. Kupimy nowy silnik za 14 tysięcy. Tak, tu nic nie mamy, felgi są spoko, tylko kolor, nie? Myk. I kolor zmienimy sobie na różowy. Nie. Jedni mówią, że biały. Biały jest niefajny. Dobra, dzisiaj pojeździmy na czarnych. Matowych? Takich czarnych, dobra. Czy mamy nowe liczniki? Nie, dobra. No to w takim razie, tak, dzisiaj mamy do pokonania. Już wam pokazuję, kogo mamy. Big Lu, Lusrulu. I co musimy zrobić? Draga, zacznijmy od Draga. Nie wiem czemu, po prostu zacznijmy od Draga. Ciekawe, co to za drag w ogóle jest. O, perfekt! O. Oj, 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 tu będzie ciężko. Co ja słyszałem? Fajnie, tu nie działa double shifting. W ogóle w żadnej grze nie działa. Znaczy... No... O! Jezu, jaki ruch, nie? Wygrał Lotus Elise na dragu, o nie! Ej, naprawdę jest ciężko teraz. Start miałem fatalny i Elise wygra. Kurczę, ale ciężki drag, zobaczcie. Tu trzeba więcej biegi zmieniać niż... Znaczy, więcej mieć trafików niż zmieniać biegi. Dobra, to teraz tu, tu się trzymam, tak. I teraz na ten pas. Haha! Teraz tu. Teraz tu. O tak! Okej, teraz tu. Czysto. Gdzie mnie wyprzedzasz, szujo? Spadaj! Yes! Wygrałem. Wszyscy się rozwalili? Continue, zobacz. O, gdzie statystyki? Dobra, jeden przeżył tylko. Kurde, ale ten drag był cholerny, nie? Cholernie ciężki. Ja dziękuję. Dobra, tu mamy bramki. Chodźmy, pojedźmy jakieś bramki do zrelaksowania. Nie wiem, co to było, ej. Ach, nie trafiłem w perfekta, to nic. Polecimy z nitrem jak w Wordzie, na starcie. A właśnie, mówiliście, że sobie stunigował samochód. Na maksa w lewo, na maksa w prawo. O Jezus, ja jakoś tam prześwit do końca prawie miałem. Nitro, dam trochę ten, za szybko mi się zużywa. Turbo, na wysokie obroty. Ja zajebisty tuning, ja nie wiem, o co mam chodzi. Wszystko jest w porządku. Dobra, akceptujemy. I jedziemy. Wow, zupełnie inaczej się prowadzi, nie? Teraz to już w ogóle. Kurczę, muszę kupić nowy samochód w końcu. Ja wiem, że Lexusem da się przejść nową grę, ale chodzi o to, żeby też zmieniać jakieś tu auta, nie? Nie tylko tym jednym i tym samym. Się może znudzić trochę. Tu nie skacze, lecimy tak. Oj. 18%. Fajne są te wyścigi, nie? Szkoda, że w Wordzie takich nie ma. W sensie, fajnie by było, jakby były takie wyścigi w Wordzie. A wiem, że wkurzam tych, co ten... Co nie chcę, żebym gadał o Wordzie. No ale trochę powkurzam dzisiaj. Fajnie by było, jakby w Wordzie były właśnie takie wyścigi. I na zasadzie, wiecie, przenikania się, nie? Czyli nie ma zderzeń, nie można się ramować, tylko jedziemy na czas. Taki tryb po prostu by był, nie?
lecimy na czas i powiedzmy w 32 graczy. O! Ale to by było zajebiste. I wtedy by się robiło... No, myślę, że fajniej by się wtedy jeździło. Znaczy, no tak bardziej można powiedzieć e-sportowo. Ale, czy to by była dobra opcja? I czy to by pasowało do Worda? No cóż, power-upy byłyby wtedy bez sensu, przynajmniej Moloch. Nie można by było nikogo spychać. A tak to myślę, że fajnie, no bo coś innego, tak? Na czas jedziemy. I wygrywa osoba z lepszym czasem. Fajna opcja by była. Albo mogłoby być jak właśnie, jak też w Trackmanii, że macie 2 minuty na zrobienie najlepszego czasu na danej trasie, powiedzmy, tak? Albo nie wiem, nie 2 minuty, albo 15 minut. Takie, powiedzmy, mistrzostwa, nie? I jedziecie kilka razy wyścig i ten, kto zdobędzie najlepszy czas, wygrywa. O! I wygrywa dużo kasy wtedy, powiedzmy, takiego jackpota, nie? To było fajne. I 64 graczy w jednym meczu i ten... A to takie moje marzenia. Oczywiście można sobie gdybać, no nie? Ale prawdopodobnie nic takiego w Wordzie nie będzie. Fajnie by było, jakby była jakaś taka reaktywacja Worda kiedyś. I ostatnia bramka. Myk, gotowe. To jest proste. Kontynuujemy. O, znowu ten. Dobra, lecimy sobie następny event i tym razem... O, prędkość, dobra, zobaczymy właśnie jak tutaj pójdzie, bo tutaj okaże się teraz, czy ja mam dobry samochód, czy słaby. Czy moi przeciwnicy będą robić duże, lepsze prędkości, dobre prędkości w stosunku do mnie. A właściwie to powinienem sobie zajrzeć do dealera samochodowego i zobaczyć, co jest aktualnie dostępne za kasę. Znaczy, w sumie wszystko tu jest za kasę. Rowery! Jestem przyzwyczajony, że w Wordzie jest część, znaczy większość samochodów za boost i zawsze mówię, co jest za kasę, to jest za boost. Szkoda gadać. 209. O! Ej, idzie całkiem dobrze. Dobra, niedługo będę musiał się rozstać z Lexusem. Może nawet i dzisiaj, mam trochę kasy i mógłbym sobie kupić nowe auto w zasadzie. Wow. Bum. No tutaj nie muszę się specjalnie wysilać. O, wiem co im zrobię. Proszę bardzo. Ktoś zamawiał wulkanizację? Haha, rozbijali się. I tu będę miał najwyższą chyba prędkość wyścigu. 220 kilosów na godzinę. Świetnie. Pięknie to wygląda teraz. Okej, 233, To dopiero połowa, ponad, nieco ponad. Dobra, już się chyba nie muszę specjalnie starać. Chociaż nie, jestem drugi, uhu! 213, a to cwaniaki. No nic, to muszę ukończyć na pierwszej pozycji, wyprzedzają. Trzeci, wow, ale kozaki. Tu jeszcze kawałek się podjedzie, już nie będzie żadnej tej, żadnego radaru. I hops, pięknie. 4000 gotówki. Dobra, no to chodźmy sobie do dealera samochodowego. Okej, jak jechałem sobie do dealera samochodowego, zaczęła gonić mnie policja. Musimy nabić koszty zniszczeń. Przejechać 2 blokady drogowe. I notowania. Zdobyć ileś tam notowań. Kurczę, nie zauważyłem ile. Zaraz zobaczymy jeszcze. 20 tysięcy notowań, to jest sporo. Musimy zderzać też trafiki. Dobra. On jedzie sobie skrótem, zobaczcie jaki cwaniaczek. Dobra, już mamy 2 tajniaków. Stuknę sobie tego. Ojej! Pojedziemy tu.
Dobra, już gubię ich, to lepiej się... Lepiej się nie starać tutaj ucieczki. Znaczy, no. Dobra. Chodź, man. Chodź. Tropiki. Co, już koszty zniżone? A nie, notowania naliczyłem. Już? Nie, dziwne to to. Tu mamy następnego radiowoza i trzeba go zniszczyć. Za radiowozy jest zawsze dużo kosztów zniszczeń, nie? Najwięcej chyba. A masz. Ile już mam? O, zaraz będę miał na 20 tysięcy. Bum. I... Jeszcze tylko trafika. I drugiego. Jest! Jeden zaliczony. Teraz tylko przejechać dwie blokady. Bardzo szybko się nawija dzisiaj. Myślę, że nie będzie problemu. Chyba, że będzie trzeba te bounty nabić jeszcze. Jak będzie dużo, to będzie trochę lipa. Będzie trzeba długo się ścigać z tymi gliniarzami. Ale mam pomysł. Sporo jest za mną tych gości, więc... Tu jest jeden pursuit breaker i wszystkich wprowadzę w niego właśnie. I uwaga, jedziemy zatankować. No chodźcie, panowie, chodźcie. No, chodźcie. O, jak pięknie. Cholera, nie mogę się ruszać. Ja wiem. Jest i blokada drogowa, fantastycznie. Czyli jedną blokadę sobie przejedziemy. I... pom. Pięknie. Ekstra. Tak to się robi. Jeszcze jedna blokada i mamy... Mamy wszystko zaliczone właściwie. Kurczę, szybko, nie? Dobra. Tu nie ma nic do zrzucenia, ale w sumie jakbym pojechał w drugą stronę, to by było lepiej. No ale dobra, jak już tu jadę, to jadę. Czy tu będzie coś po drodze do rozwalenia? Chyba nie. Chyba, że pojadę tu pod górę. I tam będzie coś ciekawego. Po lewej będzie stacja benzynowa, z przodu chyba nic ciekawego. Aha, tu jest to. Po prawej będą dwa, dobra, no to jedziemy w prawo. Chodźcie, panowie. Musicie mi stworzyć blokadę drogową. O, to znowu pojedziemy zatankować przy okazji. O, niestety mój Lexus jest 300, ciągnie paliwka, ciągnie. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, teraz twórzcie blokadę drogową. Wsparcie będą mieli za 2 minuty. No chyba oszaleli. Jeszcze jedna blokada mi została. Ej, nie róbcie sobie jak. Tak. Fajne jest to właśnie w tym Most Wanted, że słychać jak ci kierowcy, znaczy policjanci ze sobą rozmawiają, nie? Używałem jakichś tam kodów i tak dalej. Mamy blokadę, woho! Road block challenge done. I teraz powstrzyma... O ty! Teraz powstrzymam ostatniego gliniarza małym daszkiem. Zrzucimy na niego beczki, a on się rozwali. Chodź, man. Oj! I teraz się tylko schować. I będę mógł jechać już zobaczyć, co tam u dealera samochodowego z... O, fucking shit. Słychać. Dobra. Tutaj jest do schowania to. Ale i tak szybko się ładuje, więc chyba nie będzie problemu. Pojadę sobie kawałek przez pole golfowe. I myślę, że będzie spoko. Muszę dojechać do tego mojego dealera samochodowego. Zobaczcie, szybko sobie wykonałem dzisiaj te policyjne rzeczy, tak? Więc było łatwo. Nic na czas nie trzeba było rypać i tak dalej. Chociaż jechałem prawie 5 minut pościg, nie? O, jest mi policja tutaj, to lepiej się nie wychylać. I koniec. Super. No dobra.
i jedziemy. Jedziemy teraz do dealera samochodowego. Okej. Lexus Supra, Clio, RX 8, Cadillac, Mustang GT. A, jeszcze zablokowany. Jak pokonam Big Blue, to odblokuję Lancera i Mercedesa. W następnym odcinku myślę, że albo nawet pod koniec tego, jak pokonam tego grubaska, to kupię sobie już Lexusa, tak myślę. No dobra, to chodźmy dokończyć sobie wszystkie te zadania, które są do dokończenia. Zobaczcie, już mam niewiele do zrobienia. Nawet to bounty sobie nabiłem, total bounty sobie nabiłem. Także jeszcze tylko kwestia wygrania wyścigów. Ale tutaj jest radar i chcę go sobie wykonać. Zawsze to chyba trochę więcej kasy wpada, no nie? Zobaczmy. Pięknie. No, a nie, to tylko notowania się za to dostaje. Dobra, nie to. Tak, wyścigi i co lecimy? Co lecimy, moi drodzy? Tu mamy... Uwielbiam, nie, nie, uwielbiam po prostu te testy prędkości. Sprinty i w ogóle... Wszystko uwielbiam. Ja w ogóle lubię wyścigi, nie? NFS, więc... Lecimy. Mamy tutaj... Wow, jaki bodykit do tetetki. Ktoś sobie wpieprzył. No tak, nigdy nie jeździłem właśnie Lancerem w Most Wanted i chciałbym zobaczyć, jak to, jak on będzie tutaj śmigał. Zawsze kupowałem albo Forda GT, Forda Mustanga GT, albo coś tam, albo właśnie jakiegoś Mercedesa czy coś. No a nigdy właśnie Lancera i chciałbym go sobie sprawdzić. Tak samo jak nie kupiłem Lancera w Carbonie. Zaraz, chwilę, jeszcze nie grałem w Carbona, no tak, sorry. Przecież Carbon jeszcze nie wyszedł. Zobaczcie, ładnie mi idzie. Nawet jestem... Lubię te power slide. Jak poleciał! Kurde, co, czym on jechał? Mercedesem? Kurde, ładnie wszedł w ten zakręt po prostu. Dobra, nie, już jestem drugi. Dam sobie chyba radę. Tak myślę. O nie, to już 50% ponad, 60%. A, to jest krótkie, dobra, no to trzeba się postarać odrobinę. I tu z góry, dobra. To muszę się teraz skupić. Muszę wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, tak aby pokonać tych Fryersonów. I uwaga! Pięknie, pierwszy. I teraz jeszcze przed metą wyprzedzić tego Mercedesa. Na razie mam... Jakie malowanie biedne miał! Ej, ukończyłem drugi, the hell? Mimo, że dojechałem na pierwszej pozycji. Znaczy, no ja wiem, że tam dostaje się jakieś punkty dodatkowe za dojechanie na pierwszej pozycji i to jest na zasadzie takiej, że im mamy większą przewagę nad przeciwnikami, tym dostajemy tych punktów więcej, ale kurczę, nie spodziewałem się, że dostanę ich za mało i że przegram. No to fajnie, dobra. Gonią mnie. Dobrze śmigają, dobrze. Coraz lepsi są. No ale spoko, ja też się nie poddaję, nie? Który jestem? No, teraz pierwszy, dobra, tu trzeba dobrze wejść teraz. Nie bawić się w jakieś power slidy. No widzicie, teraz nie zawsze się wygrywa. Zaraz duży Louis ze mną będzie się pojedynkował. Dobra. Na razie pierwszy. Drugi, cholera. Tetetka mnie wyprzedziła, zobaczcie jak pędzi. Wiecie co, dzisiaj na ulicy widziałem jakąś chyba Toyotę albo Nissana. Nie wiem co to było, bo nie mogłem rozpoznać tego modelu. W każdym razie było to jakieś auto, które brzmiało jak japońskie silniki. Znaczy, to było japońskie na pewno auto, bo jak mnie wyprzedzało, to tylko było tako brrr, takie pierdzenie, nie? Takie charakterystyczne dla tych samochodów. Dobra, co tam jeszcze? I tak jechał koło mnie i tak... Ja pierdzielę, jaka pierdziawka taka straszna. O, tu mamy ten... Bristol and Bayshore. To jest fajne. Fajny wyścig. Aaaa, za wcześnie. O, już tutaj mamy Lancera.
zobaczcie jak pędzą. Kurde, trzymam się za nim jakby to był tunel aerodynamiczny. O, widzę, że już mogę sobie nabić trzeci poziom poszukiwań. W sensie będą mnie goniły radiowozy z trzeciego poziomu. Okej. Ja nie wiem. O! Kurde! No dobra. I sobie pojadę teraz tutaj. Może nie cierpię tej muzyki. I da się. Znaczy tego utworu akurat. Tego takiego pościgowego. Ktoś pisał, że jest fajny. Nie widzę w tym nic fajnego. Dobra, jedziemy z Krutasem. Ej, w Wordzie nie ma tego, tego. Po lewej stronie tego dużego statku zrzucę im daszek, ha 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 ha. I tu jeszcze im zrzucę, ha 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 ha. No, super. Rzucę trochę tym Lexusem. Właśnie, Lancer ma chyba napęd na 4 koła, więc on powinien się drogi trzymać lepiej. Zobaczymy, jestem ciekawy w sumie. Naprawdę, jestem bardzo ciekawy tego samochodu. No i wygląda fajnie, więc na pewno jakieś bodykity ciekawe będą i się można z nim pobawić w fajny tunik, nie? Fajnie, że fajnie. Zrzuciłem im tu, jeszcze tu, ale gamonie. Wygram, wygram ten wyścig, no. Jak może być inaczej? Key and... Gotowe. Proszę bardzo. Big you Louis up to race. I już bierzemy dziada challenge rival. Leci. A właściwie to... Dobrze by było powykonywać te wyścigi, bo zobaczcie. Za nie dużo jest tutaj kasy, nie? Tu mamy okrążenia. A pojadę sobie jeszcze ten sprint. Zawsze trochę kasy się przyda, prawda? I później już... O. Jak ta kamera jest ustawiona? I jest perfect launch. Co tu mamy? Jest 300, tak? Tak. Audi TT w ogóle spychają się tam. Uaa! Wszyscy się porozwalali tam na tym skrócie. Co za gamonie. Czekajcie. Ja chyba znam ten wyścig. Tak. To jest klasówka w klasie A, moi drodzy. Zaraz zobaczymy. Ui, ui, ui. Pięknie. Ciekawe, czy właśnie takie delikatne wchodzenie w zakręty ze speedbreakerem się opłaca. Mi się wydaje, że nie do końca, ale wygląda to dobrze, nie? Fajnie się tak pobawić. Tutaj, tak. Ja zawsze na tym wyścigu jadę o tą nitką, z tego względu, że tu i tak trzeba ostro hamować. I tu pod kątem 90 stopni skręcić, więc lepiej jak sobie tam wcześniej skręcimy i zrobimy te kąty mniejsze, nie? Chyba mniej czasu się traci. Chociaż powiem wam szczerze, jedąc z tą nitką i tą, w sumie miałem bardzo podobne czasy. Tam może się różniły delikatnie, ale niedużo, więc aż takiej dużej straty też nie ma z kolei. Pięknie. Tutaj nie ma tego co w karbonie, nie? Jak się użyje speedbreakera i jest się podczas driftu i jeszcze do tego nitro, to samochód widzieliście co potrafił robić. Zobaczcie sobie na tym moim krótkim tym wideo na Facebooku. Jak jechałem Challengerem, on się nazywał w karbonie Concept Dodge Challenger Concept, to właśnie wszedłem w jednym miejscu zakręt na speedbreakerze, użyłem nitra i samochód zrobił dosłownie taką beczkę. To było zajebiste. Dobra, lecimy już z tym gościem. Co on miał? On miał... Nie pamiętam co on miał za samochód. Co on miał? A, on miał tego Eclipse GT. Gdzie on jest? No spóźnia się? Dobra, jedzie. Uhoho, obstawę ma. No, no. A właśnie, ciekawe czy oni będą stali tu na początku, na rozpoczęciu wyścigu. Chyba nie. I zaświećcie sobie światło, gnojki. Bo bez światła nie można. Stoją? Nie, pojechali sobie. Ej, nawet fajnego bodykita ma ten Eclipse. Wow. Te pojedyn...
Co on zrobił? Ej, ale miałem farta, że go ominąłem, nie? W tym momencie. On nagle po hamulcach ostro. A, kurde gościu, taki cwany. Nie chciał się zderzyć z tym trafikiem z przodu, ale nie spodziewałem się, że aż tak ostro zahamuje. No cóż, korzyść dla mnie. I chwileczkę, aha, to są okrążenia. Kawałek będzie trzeba przejechać. Tylko co to za wyścig? Jego chyba nie było w Wordzie, nie? Nie, raczej go nie było. Szkoda. Właśnie fajnie by było, jakby wszystkie wyścigi były z Most Wanted w Wordzie. To by była taka... W ogóle kiedyś, nie wiem czy niektórzy pamiętają, ale w Wordzie ogólnie kiedyś były wszystkie dostępne trasy, wszystkie dostępne wyścigi. Później weszły to takie zmiany tras, co też jest fajną sprawą, bo coś tam cały czas się zmienia i dzięki temu więcej graczy jest na danej trasie, tak powiedzmy. Moim zdaniem jest to zdecydowanie plus, że te trasy się zmieniają co tydzień. Natomiast mogłoby być ich trochę więcej, ogólnie w tej całej takiej puli, nie? Wyścigów. No ale i tak nie jest źle, to i tak jest bardzo dużo wyścigu, bo jest mieszanka i z Carbona i z Most Wanted. Także to jest zdecydowanie na plus. Kurczę, ten Big Blue wcale nie jest taki dobry. Chyba że zacznie cheatować jak ta gościówka Lizzy Easy, co już leży gdzieś tam w rowie z tą swoją pierdziawką. Tak, nie mogę się doczekać tego Lancera. Pewnie myślicie, że jestem głupi, że nie jeżdżę samochodami tymi tych bossów, tak? No bo przecież to by było bardzo dużą oszczędnością. Kurde, ja nie gram w Most Wanted po to, żeby oszczędzać, tylko po to, żeby się dobrze bawić, kurde. A Lancera jeszcze nigdy nie miałem, więc chcę zobaczyć, jak on śmiga. Już powtarzam się, wiem, ale no... Naprawdę, ciekawy jestem. O! God damn it. Key. No i pierwszy wyścig za mną. Pięknie. Big Lou może się powoli żegnać ze swoim czym? Ze swoim miejscem na czarnej liście, ojej. No właśnie, jedna rzecz mnie interesuje. Czy ta czarna lista to jest po prostu taka lista liderów, nie? Czy ona cały czas się zmienia? Czy po prostu ta czarna lista jest taką listą osób, które musimy pokonać w wyścigach? Czy po prostu jest to lista liderów takich, którzy na przykład schodzą o miejsce niżej, jeśli ich pokonamy, nie? I czy te wyścigi dalej trwają w Most Wanted? To jest ciekawe. Bo w sumie wcześniej też była ta czarna lista, z tego co widziałem. Pokonywaliśmy tam jakichś przeciwników. Więc myślę, że to jest na tej zasadzie, że po prostu gdzieś tam cały czas istnieją te zawody. Między sobą tam ci bossowie toczą wyścigi, tak? Pięknie. O, nie, pojedziemy tutaj jednak. Oj, tutaj nie jest zbyt dobrze, bo zaraz trzeba skręcać w lewo ostro. Aj, prawie dobrze bym wszedł. Za duża prędkość. No, ale następnym razem lepiej mi pójdzie na pewno, bo pojadę prawą stroną. No, jeszcze trzy okrążenia do zrobienia, sporo. A Big Lou, zobaczcie, zaraz za mną, ale się rozwalił właśnie. Pojedzie na koło? Nie, skrótem jedzie, ale cwaniaczek. O, przyspieszył teraz, widzieliście? Kurde, skubany. Tak nagle, tak... O, znowu, zobaczcie. A? Działa ten catch-up, nie?
Nie może wyjść poza mapkę. No teraz troszeczkę wychodzi, ale jednak się trzyma. No i dobrze, niech mnie dogania, bo nie może być też za łatwo, bez przesady. W którymś momencie Most Wanted, na jakimś wyścigu, odblokowuje się ten skrót, jak tutaj zaraz będę jechał na zakrętach. I odblokowuje się ten skrót po środku. Ten wyścig w ogóle nazywa się jakoś inaczej. I w Wordzie go w ogóle nie ma bodajże. O, i tutaj, że możemy jechać prosto, nie? Ale to w później. Nie wiem, czy nawet nie na następnym etapie. Wiecie, jaka jest wada tego Lexusa? Że jak jego zaczyna zarzucać, to już ciężko się z tego driftu jakby wydostać, nie? I już miałem kilka takich sytuacji, że przez to przegrałem wyścig. Aj. W sumie jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że troszeczkę więcej jest samochodów w Most Wanted. No okazało się, że jest mało. Jestem może przesiąknięty nowymi grami, w których lista samochodów jest znacznie większa. Dużo, dużo ich jest więcej, naprawdę. I jest w czym wybierać, prawda? Popatrzcie, nie wiem, na The Crew albo. Jakieś tam Forzy. No w Forze nie grałem, ale widziałem, że no lista samochodów jest imponująca. Czy nie wiem, chociażby Test Drive Unlimited 2, tak? Jest grą młodszą od Most Wanted i już tam mamy listę samochodów po prostu z kosmosu, nie? Plus jeszcze DLC. Au! Kurde, prawie mi się rozwalił. Wyskoczy? Wyskoczył. Zobaczcie, nie da się zgubić poza mapkę, nie? Ale i tak czuję, że mój Lexus jest za słaby. On nie może nawet 300 km na godzinę osiągnąć. Ja wiem, że to może nie jest jeszcze ten poziom. Ale mimo wszystko, no... trochę tej mocy jest tu za mało. Zobaczcie, Big Lou wcisnął pedał gazu do końca na trzecim okrążeniu. Może mnie dogonić, jeśli popełnię jakiś karygodny błąd. No naprawdę, przed chwilą dostał takiego przyspieszenia, że wow! Ale spoko, nie dam się tak łatwo. Nie poddam się na pewno bez walki. Chociaż groza przegrania wyścigu wisi gdzieś tam nade mną i jestem tego świadomy. Nigdy się nie lekceważy przeciwnika, nawet jeśli jest taki paskudny jak Big Lou. Okej, i pięknie. Ukończyłem sobie. Big Lou pokonany, na razie man. No taki był kozak, tyle lasek miał i w ogóle. Facetów też miał dużo. Boże. Spoilers. Właśnie, tu są unikalne. Chociaż nie, one nie są unikalne. Bo bodykitów jest jakaś tam określona ilość, tak? Więc mogą się one po prostu odblokować wcześniej. Nie ma sensu moim zdaniem brać tych. Mówiliście, że części wizualnych w sensie nie ma sensu brać. Mówiliście, żebym brał drugą kartę od lewej. To jest środkową. I tu zawsze jest samochód. Dobra, macie rację. I mamy kolejnego zawodnika. Tym razem nazywa się Baron. Jak... No nie, no ta nazwa kojarzy się chyba tylko z jednym. Baran. Jedziemy z Baranem. Carl Smith. Ty, wracaj za biurko, man. O! Nowy lasik. Lecimy. Kaimana ma. No, powiem wam, że ten Kaiman, moim zdaniem, to jest jeden z najlepszych, najlepiej przerobionych samochodów Most Wanted. W sensie, jeśli chodzi o tuning wizualny, tak? Naprawdę, to jest coś fajnego. Fajnie zrobione. To za to Baran ma jeden plus u mnie. Ale fajnie! Jestem od razu tutaj, gdzie chciałem być. Wbijamy, kupujemy Lancera. Lancer, chodź do mojego garażu. Wow, ile kosztuje? Kosztuje spoko. Drive now. Lecimy. I tak, wygrałem sobie samochód Big Lou. Więc mogę go sobie sprzedać i ulepszyć mojego nowego Lancera, chciałem powiedzieć. Będę się lansował moim nowym wozem, nie? O, ten dwie paki to bez części osiąga. Ciekawe, jak się będzie nim jeździć. No już widzę, że... Oj, będzie koksu.
Piszcie mi ten, w komentarzach, jakie felgi tu zamontować. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zajebisty samochód, już mi się podoba, już mi się podoba. No nic, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o Most Wanted dzisiaj. No nic, mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek i że wrócicie do mnie po więcej. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.